Jest ludzie, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena, a to jest Zagrajmy w Assassin's Creed 3. Tym razem wcielamy się w Desmonda i próbujemy odzyskać artefakt. Jesteśmy właśnie w budynku i musimy się dostać na jego szczyt. Świetnie mi poszło. Nie potrafi się nawet wspiąć po drabinie. Dobra, lećmy. Fajnie się tutaj przechodzi. Tutaj można bardzo szybko przebiec. Dlatego to jest takie fajne. Jest tym fajniejsze, że mamy teraz nowe umiejętności Connora. Wspinania się. Okej. Seriously, Sean? Fuck you. O, ale naprawdę ładny widok. Kurde, jak wysoko. Ile ten budynek ma? W cholerę i ciut. Naprawdę. Dobra. Lećmy do góry. Czas się wspinać. Wyżej i wyżej i wyżej i wyżej, aż dotrzemy na sam szczyt. No, no, no. Do góry, do góry. Jeszcze kawałek. Pięknie. No. Żaden z poprzednich asasinów nie był tak wysoko. Nie łaził tak wysoko, tak? Może Altair. Ewentualnie. Pamiętacie tą jedną katedrę? Strasznie wysoko to było. Choć wątpię, że tak wysoko jak ten budynek. Wspinajmy się do góry. Jesus. Look on the bright side. No security to worry about. And on not so bright side, the slightest misstep means you're effectively paced. Shut up, tak. Jak słyszę jego głos, to słyszę Whitleya z tego, z portala. Tak samo jak słyszałam Whitleya, to słyszałam jego głos. Po prostu to jest ten sam aktor. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest ten sam aktor składający głos, ale. Wiecie, jak się gra, to widzi się twarz postaci, a nie twarz aktora, tak? Chociaż nie wiem, czy to jest aktor, jak skoro podkładał. Chyba aktor. Aktor? Tak, aktorzy podkładają głosy. Bo to chyba nie są dubbingerzy, czy jakoś tak. Czy lektorzy ewentualnie, ale. Idziesz tam? Będzie trudno. Aha, jednak wejdziesz. To po prostu przytrzymać jeszcze A do tego. Dobra. Lecimy dalej. O. Nowe umiejętności ci się przydają, co Desmond? To na pewno. Ja bym jednak wolała nieco lepiej zorientowaną kamerę. Should? It'll be fine, don't worry. Well, you might want to worry a little. I'm pretty sure she was high when she was running. Musimy. Shot! Joke. It was a joke. Or was it? Musimy wylądować na tamtym lądowisku dla helikopterów. No, skacz. Skacz, skacz. Kolego. Drabiny są przereklamowane. Okej, okay, lecimy. Uwaga, gotowi? O! Jump when you're ready, but wait for my signal to open the chute.
timing's really important here. Too soon or too late and you'll miss the building. Okej. Okay. Kurde, jak ładnie. Mimo wszystko. Widać, że to jest namalowane, tak? To nie jest grafika, tylko że to jest rysunek. To znaczy, no, grafika to jest, ale że to... To nie jest zaprogramowane w grze, tylko że to jest malunek po prostu. Ale i tak fajnie się na to patrzy. Jest niby rzeka, są tam jeszcze jakieś inne miasta. No, ładnie, ładnie. Gdzie? Pięknie, pięknie, równiutko, prościutko. Może powinieneś go jednak zostawić? Jak się stąd wydostaniesz? Wyjdziesz frontowymi drzwiami? That wasn't so bad. So, you must be Desmond. Not exactly what I expected, but I guess your kind doesn't have many options these days. Who are you? Ask your father. Now give me that. I don't think so. Look, I'm not supposed to kill you, but the boss man didn't say anything about fucking you up. So you got to the cap. Oh! Osiągnięcie sprawa Crossa. No. So who the hell is Daniel Cross? Believe it or not, he used to be an assassin. The assassin, the way I've heard it told, but it turned out he was a sleeper agent for Abstergo, programmed to infiltrate and destroy the organization. How did he know you were there? We could be compromised. They must have caught me snooping inside their network and sent Cross to see what we were after. If they were aware of our current location, we'd know. Though, I will say this. Doesn't bode very well for future expeditions. I've set up some cameras topside. If anyone shows up, we'll see it. I'd suggest you go see about finding a socket for that power source. Or we can return to Connor if you prefer. All the artifacts in the world won't mean a thing without the key. Okay. Porozmawiajmy sobie z ludźmi. I know everyone thinks I'm being silly, but I can't shake the feeling we're being watched. We are being watched. By Juno. Or some version of her. Do you think it's a recording? Or is she a ghost? Or something else? Is she talking to us the way Minerva talked to Ezio? No clue. I mean, who knows what else they were working on down here? There's still so many rooms we don't have access to. But do you think she's like literally down here, waiting somewhere, still alive? Still alive? That's mental. That I mean she'd be at least 75, 80,000 years old? Oh, powerful, yeah, but not that powerful. They came down here looking for a way to survive. Maybe they found one. Was it weird seeing Cross? What do you mean? It's different for you. You don't know about what happened, I guess. For a long time, he was important to us. He was a different person. Sean said he was a sleeper agent, like Lucy. It was different. She made a choice, but Cross, if you read the files, Abstergo just... They did terrible things to him. Rebecca? You're lucky. We all are. We have people who care about us, who look out for us. He was all alone, and the people he thought he could trust, they used him. Did you know him? No, but I knew Hannah. Who's that? She tried to help him. She trusted him.
But there was a raid about a year ago. She stayed behind so the others could escape. Tried to reason with them, to see if she could fix things. Well, what happened? What do you think happened? He killed her. That's what he does. That's all he knows how to do. Sometimes it seems like that's all any of us know how to do. Rebecca. I just want to be alone right now. Okej, okay. Czy możemy wejść do komputera? Możemy skorzystać z jakiegoś? Ej, mamy na z tyłu bluzy orła. Jak miło. A, z tym możemy. Dziesięć, dwanaście. Pierwszy, jedenasty, dwunasty. Dobrze, poczytajmy to. Hej, mieliśmy trochę wolnego czasu, jak cię nie było, więc pomyślałam sobie, że zrobię co w mojej mocy, żeby ulepszyć system operacyjny. Właśnie to już od dłuższej chwili był gotowy, ale Animus działał w trybie bezpieczeństwa, więc nie byłam gotowa na próbę instalacji. Rzeczy, które zrobiłam, właściwie powinna była napisać, które my zrobiliśmy, bo parę osób z innych komórek też dołożyło swoje 3 grosze. Modyfikacje w systemie celowania, powinieneś sprawniej chodzić w trybie walki i z niej wychodzić. Ulepszenie systemu swobodnego biegu. Masz teraz mniejszą szansę na skok w złym kierunku. Tylko jeden rodzaj interakcji ze światem. Nie będziesz już musiał wybierać pomiędzy częściami ciała swojego przodka. Zabijać nie zatrzymując się, jak najszybciej to wypróbuj. Możesz też podnosić broń w biegu. Zaimplementowaliśmy system pogodowy. Deszcz, śnieg, wiatr. Wszystko jest zwierzęta. I tyle wystarczy. Szybsze podróżowanie. Po prostu otwierasz mapę i możesz natychmiast przenieść się do dowolnego odkrytego punktu służącego do szybkiej podróży. Przebudowana mapa. Teraz pojawia się na niej masa dodatkowych informacji. Masz większą kontrolę nad tym, co się na niej pokazuje. Jeśli jeszcze jest jeszcze wiele innych rzeczy, ale twój tata wrzeszczy na mnie, żebym się zabrała do pracy, więc muszę już kończyć. Uderzę do ciebie po drugiej stronie w miarę jak będziesz odkrywał nowe elementy. Przede wszystkim witamy z powrotem. Dobrze wiedzieć cię w pełnym zdrowiu. Od którego? Od kogo? Shaun. Nie potrafię sobie wyobrazić, co czułeś będąc tam uwięzionym. Jeśli kiedykolwiek będziesz chciał o tym pokazać, po prostu daj mi znać, tak czy owak. Zauważysz, że baza danych w zasadzie w ogóle się nie zmieniła poza paroma kosmetycznymi ulepszeniami. Tak jak poprzednio będziesz dostał informację, gdy dodamy nowy wpis. Dam ci również znać, jeśli jakiś wpis zostanie uaktualniony, tak jak to często bywa z tymi twoimi konspirującymi przodkami. William Miles. Wiem, jak łatwo się rozproszyć, będąc w animusie, ale mam nadzieję, że wszyscy zachowają tutaj skupienie. Musimy znaleźć ten klucz tak szybko, jak to możliwe. Dodatkowo nie wolno badać świątyni bez uprzedniego ustalenia tego ze mną. Należy też mieć ze sobą zawsze swoje słuchawki z mikrofonem. Nie możemy sobie pozwolić na stratę kogokolwiek z was tylko dlatego, że zwycięży wasza ciekawość. Już i tak mamy za mało ludzi. Mamy tu gości, to Junona. Pojawia się od czasu do czasu, jakoś tak szybuje w powietrzu, przypomina nam, żeby dobrze się pilnować, znaleźć klucz, bla bla bla, a potem puf, znika. Najlepiej myśleliśmy, że to kolejne nagranie holograficzne. Najpierw myśleliśmy, że to kolejne nagranie holograficzne, a potem twój ojciec zawołał do niej paroma raczej celnymi tekstami i spojrzała na niego. Serio. Patrzyła w jego kierunki tymi swoimi oczami i zmarszczyła brwi. Ciarki mnie przeszły po plecach. Nie wiem, czy przemawia do nas przeszłości, czy jakaś jej część zachowała się do dzisiaj świadomość. Jakaś część jej świadomości zachowała się do dzisiaj, powinno być. Czy może siedzi w środku jabłka jak jakiś zły dżin? Tak czy owak ciarki przechodzą po plecach. A propos, wesołego Halloween. A no tak, 31.10. Wprawdzie sądzę, że amulet Heitama technicznie jest fragmentem Edenu, ale nie jest szczególnie ekscytujący. Działa jako klucz i no cóż, to wszystko. Wiem, przyzwyczailiśmy się, że te rzeczy są niezwykle potężne i z tego powodu raczej niebezpieczne, ale ten amulet nie jest ani potężny, ani niebezpieczny. Czy to dziwne, że jestem zawiedziony? Mimo tego jest kluczowy dla naszej misji. A więc jak sądzę, to też to już się liczy. Jak nie będę czytać imion, tak? Tutaj są napisane imiona, więc jak chcecie
Jest imię, jest tytuł maila, jest data wysłania, jest do kogo wysłane i treść maila. Jak chcecie, to możecie sobie patrzeć. Ja to tak kątem oka na to rzucam. Dobry Boże, Rebeko, z tymi wszystkimi poprawkami i uaktualnieniami, ulepszeniami, które rzekomo wprowadziłaś do ostatniej wersji oprogramowania, można by się spodziewać, że miałabyś na tyle przyzwoitości, aby umieścić słownik do sprawdzania pisowni. Niektórzy z nas wolą używać prawidłowego języka z korespondencji. Baza danych próbuje zamienić literę S na Z w określonych wyrazach i najwyraźniej wypowiedziała również wojnę literze U. Angielskie słowo realize czasami wygląda o tak. Realize. A cult color. Color. Źle. Strasznie. Gramatyczny nazi. To raczej etnocentryczne, jeśli pytasz o moje zdanie, jak również całkowicie niezgodne z zasadami Bractwa Asasinów, przynajmniej kiedy ostatnio je sprawdzałem, a ja myślałem, że mieliśmy być tak otwartą grupą. Szybka informacja. Odpowiadanie na wątkowe e-maile nie będzie już kończyło się dostawaniem kolejnych słów re. To powinno znacząco skrócić tematy e-mail. Re. Jesteś tego pewna? Spójrz powyżej. Re. Bardzo zabawne, Sean. Proszę, skupmy się. Hej Desmond, jak zobaczysz po dacie tego maila, jesteś już od paru dni w animusie, ale nie martw się. Przyglądałam się twoim odczytom, nie ma nic niepokojącego. Wygląda da zatem na to, że przedłużanie sesji nie będzie stanowiło problemu. Cokolwiek wydarzyło się między tobą a 16, zwiększyło twoją tolerancję. Animus utrzymuje cię w stanie spoczynku, co załatwia temat zmęczenia, a twoje wspomnienia są na tyle żywe, że widzimy mikroruchy twoich mięśni, co oznacza, że nie będzie również żadnych problemów z atrofią, czyli zastojem mięśniowym chyba. Tak to wynika ze zdania. Tak czy owak będziemy cię wyciągać od czasu do czasu na przerwę, tak na wszelki wypadek. Sean zaczyna mnie naprawdę wkurzać. Można by pomyśleć, że skoro tyle się dzieje, to ten gościu przestanie być takim palantem. Może uważa, że to zabawne, a może to element jego sławnego brytyjskiego wdzięku, a może tak sobie radzi ze stresem. Wszystko jedno, szybko mi się to przejadło. Mam już dość zmartwień. No wiesz, koniec świata i w ogóle. Można by pomyśleć, że facet trochę się powstrzyma, albo będzie bardziej dorosły, albo cokolwiek. Przepraszam, zupełnie jakbyś potrzebował wysłuchiwać, co mnie wkurza. Masz już i tak sporo do roboty. Proszę tylko, nic mu nie mów. Jakbyś nie zauważył, tkwimy tu po kolana w gównie. Rozumiem, że tak nie powinno wyglądać twoje wymarzone popołudnie. To dla nikogo nie jest wymarzonym popołudnie. Wymarzone popołudnie. Ale szukanie zwady nie przyspieszy naszej pracy. Tak więc sugeruję, żebyś trzymał się zadania. Im szybciej przejdziemy przez te drzwi, tym szybciej wrócimy do naszego normalnego życia. Chociaż w twoim przypadku będzie to jego całkowity brak. Tata. Dzięki za ten... Dzięki za wspieranie mnie. Jesteś najwspanialszy na świecie. Idź, nie lubię cię. William nie grzeszy nadmiarem dyplomacji, tyle mogę przyznać. Ale bardzo mu na tobie zależy. Gdy cię nie było wtedy podczas całej afery z 16, cały czas siedział u twojego boku. Nawet spał w tym samym pokoju. Gdy kończyliśmy już robotę tego dnia, tak czy siak, nie chcę być plotkarzem. Chcę tylko, żebyś nie był na niego zły, przesadnie zły w każdym razie. Ten człowiek dobrze ci życzy, nawet jeśli okazuje to w specyficzny sposób. Szybka informacja, że wrzuciłem szereg nowych wpisów dotyczących KNK. Aby zapewnić ich dokładność, zwróciłem się do przyjaciela z zewnątrz. Nie martw się, on myśli, że potrzebuje tego do prezentacji, więc nie ma żadnego niebezpieczeństwa wykrycia nas. W bazie znajdziesz nową sekcję opisaną jako niespodzianka KNK. Znajduje się tam informacja na temat politycznych i społecznych struktur plemienia, jak również tych wpisów na temat ich dobytku kulturowego.
Interesujące, kula użyta przez Conora podczas jego duchowej podróży wyraźnie pochodzi z okresu pierwszej cywilizacji. Wygląda na to, że pełni funkcję jakiegoś kalkulatora czasowego. To w zasadzie kryształowa kula, ale taka, która naprawdę działa. To nie może być zbieg okoliczności. Co narzuca kolejne pytanie, czy są tam jeszcze jakieś kule? Okej. Witam. Dzień dobry. Działa nie powinnam być zaskoczona. Elektryczne impulsy podróżują z jednej ścieżki na drugą. Wy nazywacie to ścieżką. Nasza nazwa bardziej kojarzy się z drogą projekcji myśli. Z jednego medium do drugiego jest jeszcze trudniejsza, a jednak to działa, to działa, to działa. Aha, to jest pewnie od tych. Właśnie od tej Juno i tak dalej, od tych duchów mieszkających w tym miejscu, tak? Badamy sprawę ostrzy Heitama. Wciąż nie mam 100% procentości, skąd się wzięły. Początkowo uważałem, że zaczął swoją karierę jako asasyn. Zdaje się zresztą, że jego ojciec był asasynem, ale wygląda na to, że od młodości był templariuszem. Może zabrał je komuś. To się już wcześniej zdarzało. A są całkiem poręczne. Jestem zaskoczony, że więcej templariuszy nie zaczęło ich używać. Bardzo łatwo je stworzyć, gdy już się wie, co masz zrobić. Znalazłam sposób na lepsze panowanie nad impulsami, na formułowanie myśli i wysyłanie ich, na dodawanie sensu do struktury poczucia porządku. Boisz się porządku. Twój gatunek, delikatna dłoń, zajmuje się stadem, to uprzejmość, nie okrucieństwo. Ciekawa jestem, czy kiedykolwiek zrozumiesz. Twoi wrogowie zrozumieją na ich własny sposób, ale oni dzielą z tobą twoje dziedzictwo. Ich fundamenty są błędne. Nie są tego warci. Wszyscy pokazaliście, że jesteście niewarci naszych podarunków. Wygląda na to, że Czuno naprawdę się tobą zainteresowała. Sugeruję, żebyś się przesadnie nie angażował. Nie ma czasu na sprawdzanie tej króliczej nory, a i tak pewnie okazałaby się po prostu czym gniazdem. Całe to przeżycie nim jest tak właściwie. To ostatnie drzwi. Zbawienie czy nie? Ale czy dla nas, kto wie, oto i siedzimy, staramy się osiągnąć coś, o czym niemal niczego nie wiemy, ale to nasza jedyna szansa, więc tylko o to chodzi, jak sądzę. Lol, ktoś tu mnie nie lubi. Wiadomości. Nie powinieneś mieszać się w sprawy, które cię nie dotyczą. Zostaw go w spokoju. A tak, odnośnie tego. No bo to 010001 to jest chyba Juno wysyłająca dane do właśnie na nasze skrzynki pocztowe, to znaczy nasze skrzynki pocztowe tych osób, tych ludzi. I ona dokładnie widzi wszystko, więc tak. Te wszystkie wizje Junony i najwyraźniej też e-maile dały mi do myślenia. Co się stało z Tiną i Minerwą? To one zaprosiły nas na to małe apokaliptyczne przyjęcie, a teraz nie ma ich i kompletnie się nami nie interesują. Trochę to niewygodne, że nie wspomniały o tym, jak bardzo, że nie wspomnę o tym, jak bardzo niegrzeczne. Spróbuję później pogrzebać. Sprawdzę, czy nie ma jakiegoś znaku. Co się z nimi stało? Okej. Okay. Dobrze. Przeczytaliśmy wszystkie maile. Ona chce zostać sama. Dobrze, spoko, nie ma sprawy. Chodźmy. W sumie to myślę, że przejdziemy się teraz do Shauna. A nie, pogadajmy z ojcem. Son, Tato. I owe you an apology. I shouldn't have lashed out like that. You have to understand, I've never been very good at this. Never mind that we live rather extraordinary lives. Yeah, I kind of liked my ordinary one. You can't escape who you are, Desmond. So I've noticed. Look, it's silly for us to go back and forth like this. I admit, I did a shitty job raising you. I apologize, I'm sorry. But it's important you understand it didn't come from a bad place. You're my son. I love you. I guess I was so busy trying to make sure nothing bad happened, I didn't consider the consequences. Truth. I can't believe it's taken me so long to ask, but how's mom? She's not. No. Your mother is fine. We decided it was safer if we split up for this job.
Always assuming the worst. For good reason. Can I at least say hi to her? I'm sorry, it's too risky. Maybe when we're done. Right. When we're done. Mogę sobie jeszcze coś pogadać? Have we ever tried to make peace with the Templars? Throughout our history, there have been moments. Several, in fact. But it's impossible. There are existential differences, insurmountable. If there were to be unity, it wouldn't be a truce so much as a submission. But knowing what's about to happen, wouldn't it make sense to try and talk to Vidic? Come to an arrangement, even if it's only temporary? We'd all be so busy watching our backs, nothing would get accomplished. Imagine that. We're more productive at war. Well, have we ever tried sending in someone? Doing to them what they did to us with Lucy? Or Cross? We have, and it's never worked. We've sent people who were either too weak and found themselves turned, or too strong and were unable to carry out the charade. I just feel like we all want the same thing. We use the same words, but that's all they are, words. In the end, it all comes down to freedom. We seek it, they detest it. And so there's never an end to the fight. Not until one side is completely gone. Is that even possible? Probably not. Our two groups have existed in one form or another since, well, since forever. But things can be better than they are. And that's something. Did you look for me, Dad? When I was gone? Every day. Come on. I mean it. Every night I'd look, searching for your name or variations of it, hoping you'd slip up. Abstergo only found you first because they had better access. A few more days and it would have been me. Well, I'm here now. And I'm glad. Do you think Lucy regretted what she was doing? I used to think I knew her well, but clearly that wasn't the case. So I really can't give you an honest answer. She seemed so sincere, though. Like she really wanted to make a difference. Yes, well, when I first met him, I thought the same thing about Cross. It just keeps happening over and over again. What does? Everything. Don't get weird on me, Desmond. No, it's fine. I'm fine. Don't worry. All right, then. You should think about getting back in the Animus. We've got to find that key. We should probably get back to Connor. Zaraz się tym zajmiemy. Tutaj wprowadziliśmy ten jeden klucz. Z jakiejś książki? No, może nie książki, ale notatniki, tak? Dobra, pogadajmy jeszcze z Seanem. I ruszmy na poszukiwanie miejsca, w którym będziemy mogli wsadzić ten artefakt. Troszkę przeciągniemy ten odcinek, ale chcę w nim zamknąć całą tą część z Desmondem. Can I ask a favor? Maybe. When this is all over, I'd like to try turning the dial back on the Animus. Like, all the way back. To the time of the first civilization. You think it would work? There was no real loss of fidelity when you visited Altair. Then again, that was about 1,000 years ago, and I'm looking at going back at least 70,000 more. Sure, I'd be up for it. It'd be interesting to see what things were like back then. Excellent. I think it would prove most enlightening. So this is how it started. What are you up to? Just brushing up on my American history. Well, I say history. They certainly teach you strange things in the States. Like what? Well, for all the talk of this being a revolutionary war, it was a civil one. Well, not that kind of civil. I mean, there was no America versus Britain. It was Brit-on-Brit action. And you can clearly see how the whole thing got started. One war gave birth to the other. You mean the Seven Years' War? Exactly. Seems the Crown overspent in its attempt to keep the French out. Wound up with a great deal of debt. Believing that the colonists should help to shoulder the burden, new taxes were created. It was a reasonable request, even if Parliament was rather, well, undiplomatic about it. Well, it's not really fair to tax people for a war they didn't want any part of. What? Didn't want any part of? Did you not notice George Washington with Edward Braddock? He was right there in the middle of it.
So here you have the Crown spending who knows how much money to secure a place for the colonists to thrive, and then, when they ask for a little bit of help... Right, look, think of it this way. King George and the colonists, they all go out to dinner, right? And when the bill comes, George asks for them to kick in and pay their share. Fair enough. But keep in mind, he's been taking them out to dinner gratis for decades now. But the colonists, oh no, they insist they only had a glass of water and a side salad. Never mind the table's full of half-eaten food and empty bottles of wine. Now, when the king points this out, what do the colonists do? Oh, they flip the table over and they storm out the restaurant. Probably intending to return later and burn it down. You left out the part where the king pointed a gun at the colonists and asked them to cover dinner for everyone in the restaurant. Right, right. Yeah, interesting take. If he pulled out a gun, and I'm not sure he did, it would only have been after the 100th failed attempt at getting them to pay their fair share. But how do you define someone's fair share? Oh, well, with a war, apparently. Ciekawe spojrzenie na ten, na historię. How many other places like this exist? There are dozens of them, all over the world. And somehow no one's ever found one before us. I don't think that's true. Oh? When I was at Abstergo, Vidic talked about silencing discoveries made by non-Templars. And I'm sure Abstergo has dug up plenty. The things they must know. Regretting throwing in with us? No. Just looking forward to when we can finally trounce those bastards so I can dive into their archives. Oh, I think I found a lead on another power source. Later, Desmond. I'm in the middle of something very important right now. Just, that's a rule. Just follow that as a rule. Okay. Dobra, poszukajmy miejsca, w którym moglibyśmy wsadzić to, ten artefakt. To chyba było gdzieś tutaj, na dole, tak? Na dole czy nie? Na dole czy tam? Chyba, że na górze. Możliwe, że to było gdzieś na górze, bo tam mamy chyba coś otwarte. Jeszcze troszkę wyżej. Nie wejdziesz tutaj, co? O, właśnie. Nauczyliśmy się nowej rzeczy. Już możemy tutaj wchodzić. Bo wcześniej nie mogliśmy przeskoczyć tego dookoła. Dopiero jak się wcieliśmy w Radun Hageduna, mogliśmy przejść ten słupek naokoło i możemy iść dalej. Do kolejnych części. If we could not meet the sun's cruel embrace, perhaps we might rebuke it. Already we could generate the fields to protect us in times of strife. But these were small and simple things. To replicate them on a scale the size of a world. We lack the energy to make it so. Half the world, they said then. It is better than none at all. We tried. Again, we failed. A quarter, they asked. Even this we could not do. A sixth, an eighth, a tenth, they cried. The answer was still the same. Perhaps in time a city might be spared. But it was time we did not have. So we moved on. Podoba mi się sposób, w jaki Juno nam to wszystko przedstawia. Tutaj trzeba umieścić. Only one way to find out. Mhm.
Otwieramy sobie kolejne drzwi. Zobaczmy jeszcze, co jest tutaj. Tutaj nam się wyświetlają malunki na ścianach. Tak jak mówiłam wcześniej, tutaj nie mogliśmy wejść. Teraz możemy. I tu jest zamknięta przestrzeń. A tutaj? Tam jest Juno. Tutaj chyba też nie możemy przejść. O właśnie, tu nam się ta ściana otworzyła. Teraz mamy wejście z tej strony. To jest wciąż zamknięte, tak? Mhm. Tutaj wciąż nie możemy przejść. No to się wracamy. Wejdźmy do tamtych otwartych drzwi. Wejdźmy do góry. Na górę. Ciekawe, czy nam się odpali jakiś filmik. Choć szczerze wątpię. A, odpaliło nam się. What is a fact? Is it fixed? Immutable? Certain in its existence and only awaiting discovery? Or might it be changed? Here we learned the answer and thought that it might save us. They were used to command, to control, to own. But we soon discovered another use. When enough sat in thrall and were told to believe, their thoughts took on form. What was imagined became real. If 100 minds could wish away a wall or create a tree, what might 1,000 do? 10,000? More? Might we change the consensus and will the threat away? We resolved to send one into the sky where it might illuminate us all. Once placed, a sentence would be uttered. Make us safe. In this way, we would change the consensus. We would save the world. But it never came to be. We sent a dozen of them skyward, but there was no way to maintain control, to direct the beam, to enthrall the world, to speak the words. Though this was strange and dangerous, what we tried next was worse. Coraz większa desperacja. Chodźmy do góry. Rozglądajmy się przy okazji dookoła, żeby nam nic nie umknęło. Our first instinct was to travel back, to change the past. But we could not find a way. But forward, we could look forward. And so here we sought to see beyond ourselves and know what was to come. First we watched to learn if our work would succeed. But the answer was always the same. So we moved on to other things. But she remained. The one you call Minerva. In time, she too stopped looking. And instead began to speak. She called out across time, in the hopes that you might be saved. She hid messages where none might find them, save for you and those within this place. Fascinating. I'm tired of it. The cryptic warnings, the threats. Just tell us what you want! But they are. We saw the Nephilim. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them.
Imagine trying to explain all this to a 2-year-old, to a grasshopper. When they said the will of the gods was unknowable, they meant it. Literally. I killed her, you know. I killed Lucy. It was the apple, son. It was Juno. I saw what she was. What would happen if I let her live? I could have stopped myself. I mean, there was a force there. But I didn't have to. I chose to. Desmond. Lucy was going to betray us and take the apple back to Abstergo. I saw the satellite launched. I saw them turn it on, and then it failed. Whatever's on the other side of that door, it benefits Juno. We need to be careful. Mm-hmm. To jest miejsce na kolejny artefakt, którego nie mamy. Kurde, ładnie to wszystko wygląda. Zajrzyjmy się tu jeszcze. Może znajdziemy coś ciekawego. Okej, tu jest jakieś pomieszczenie. Chyba były jakieś mieszkania czy coś takiego. Ile można to nazwać mieszkaniami? Tu jakieś zamknięte drzwi. Jest mnóstwo rzeczy. Zajrzyjmy się. Rozpocznijmy naszą eksplorację od dołu. Tutaj nic nie ma, tam jest klatka schodowa. Mhm. Jest jakieś kolejne pomieszczenie? Wejdziesz tam? Nie chciałam, żebyś wszedł w tą stronę, ale jeśli koniecznie musisz. Tutaj coś jest. Okej. Okay. Aha, tu jest po prostu przejście. Nic szczególnego. Auć. Okej, okay, jesteśmy z powrotem na samym dole. A jak tu wejdziemy do góry? Tam chyba nic nie ma, tak? Tu jest tylko zjazd w dół. Mhm. Tutaj. Tu jest jeszcze coś na górze. Wielkie to jest. Prawda. Tam nie możemy wyjść. W jakiś sposób tu są jakieś, nie wiem, tu jest kładka. Tam nie możemy wyjść, przynajmniej nie na razie. Możliwe, że nieco później. A żeby wejść tam, musimy przejść przez te śmieszne pomieszczenia. Chodźmy w takim razie. A tędy możemy gdzieś wejść? Nie. Gdzie to było to pomieszczenie? Tutaj się gdzieś chodziło? Aha, i tutaj. Hm? To jest Juno. Ale tutaj nie mamy kolejnego artefaktu. Więc na razie tutaj nic nie możemy zrobić. Pozostaje nam jedynie wejść do Animusa. Hej, Rebeka!
Podobało ci się? Jak zaskoczyłam? Fajnie, nie? No, też tak myślę. Ale dobrze. W tym miejscu podziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Ruszymy sobie dalej w kolejnych odcinkach. Natomiast tutaj dziękuję i w kolejnym odcinku po prostu wejdziemy z powrotem do Animusa i ruszymy dalej jako Connor. Natomiast tutaj dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie.